Dzień dobry. Żeby nie marudzić o dzisiaj o żurawiach, to może spróbujmy zrobić coś razem. Jest was prawie 21 tysięcy subskrybentów, tak? A na dole wstawię link do audycji Stok FM, gdzie Kuba Grzegorczyk wspomina o naszej sytuacji operatorów żurawi i przedstawia pewien szczegół. Tylko operatorzy żurawi wywalczyli sobie maksymalną temperaturę pracy 28 stopni. Jest to egzekwowane tak jak jest i dlatego staramy się jeszcze o to walczyć. Ale teraz, tu zadanie dla was wszystkich. Możecie sobie, wpisując w Google, sprawdzić, jakie są związki zawodowe w Polsce i się do nich dopisać. Jeżeli nie chcecie do związków zawodowych, to stwórzcie stowarzyszenia. Być może takie u was w branżach są. Kuba Grzegorczyk wspomina o pracownikach hal, kierowcach, wszystkich panach, na przykład operatorach koparek, a takie stowarzyszenie jest, więc już będzie wam łatwiej. No i teraz, sprawdźcie, czy macie z tym problem i czy chcecie cokolwiek w tym zrobić, bo idzie zima, tak? Czas tycia, budowania masy, przygotowania później formy na sezon. Zatem mamy 6 miesięcy, żeby to wszystko przygotować, żeby następne lato nie musiało być pod znakiem Einara Tuwolsena, tak? I żurawi, tylko żebyście mogli już wtedy korzystać z tego, co teraz sobie wywalczycie. Zapisujcie się do stowarzyszeń, do związków, cokolwiek, zorganizujcie się. Sprawdźcie, wysądujcie, zróbcie, nie wiem, zwykłą stronę na Facebooku, gdzie można zrobić ankietę, komu to nie pasuje, komu przeszkadza to, że pracuje bez klimatyzacji. Zbierzcie się w grupy, jak to mówił nawet Leroy, tak? Zbierzcie się w grupę, nie dajcie się zastraszyć. Można Leroya nie lubić, owszem, ale akurat to można chyba wykorzystać, nieprawdaż? Jeżeli się już zbierzecie, dojdziecie do jakichś wniosków, to jest taki związek zawodowy jak inicjatywa pracownicza. I wtedy albo tam, albo do mnie piszcie i ja to tam przekażę, tak? Będziemy wiedzieli, jaki jest pogląd ludzi w Polsce na tą sprawę, jakie są problemy ludzi w Polsce związane z temperaturą i będziemy mogli działać. Wszystko oczywiście będzie przestawione. Jeżeli dacie radę w swoich związkach zawodowych to robić, zbierzmy się. Zauważcie, teraz wybory, tak? Ludzie się podzielą. Będzie jazda w telewizji, ale jedna sprawa nas łączy. Praca. Tak jak już wspominałem, kudłaci, łysi, kolorowi, lubiący trochę inny seks. Owszem, wszystkich was łączy praca. Nie ma co się kłócić. Spróbujmy. Czy damy radę zrobić coś razem w tym kraju? My, jako pracownicy. Próbujemy? Miłego dnia!